Witam serdecznie w nietypowym jak na ten kanał filmie. Ale chciałbym zrobić unboxing, bo zamówiłem ciekawe rzeczy, które możemy wykorzystać do tego, aby pokarać mnie za jakieś przegrane podejścia w Isaacu czy w innych grach, zobaczymy. Atrakcją główną jest rzecz w tym pudełku, może niepotrzebnie pokazuję, bo tu adres, wszystko jest. Spróbujmy sobie to otworzyć tym nożykiem. I teraz tak, co my tu mamy w środku? Po tytule pewnie wiecie, o co mi chodzi. Rozciąłem fakturę, nie szkodzi. 134 zł razem z przesyłką za Mad Doga 357 złota kolekcja, proszę Państwa. I jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że na rynku polskim jest to najostrzejszy sos, jaki można kupić. Najostrzejszy z potwierdzonym SKU. Ogólnie metoda jakby mierzenia SKU, czyli poziomu ostrości różnych rzeczy, jest dosyć... O, wizytóweczka, będzie piekło, to nie jest żadna reklama oczywiście, no bo dajcie spokój, 30 subów mam. Ta pomiar SKU w różnych takich papryczkach czy sosach jest pracochłonnym, czasochłonnym etapem i mało która firma sobie na to pozwala. Firma, która produkuje Mad Doga, ma faktycznie potwierdzone jego SKU i tutaj potwierdzone jest bilion. To, że oni tam na niektórych sobie piszą sosach nie wiem ile milionów, to jest wszystko kurwa wymyślone w większej części. A tutaj jest faktycznie potwierdzone. Potwierdzona jest ta jego moc. I właśnie tutaj... O! Całkiem duża buteleczka! Proszę Państwa, jaki on jest rzadki! Tutaj mamy tego jego mościa. Nie wiem, czy w ogóle Wam się tam wyostrzy na nim. I tutaj mamy Mad Doga, złota edycja. Skład. Papryczki Carolina Reaper, Trinidad Scorpion, Naga Jolokia, ocet z czerwonego wina, biały ocet, świeża cebula i czosnek, naturalny cukier, świeży sok z limonki, ekstra z papryki, guma ksantanowa. I to wszystko! Wow, ale naturalny skład, ale nie ma co się dziwić. Ostre rzeczy się nie psują. Żadna ta bakteria nie byłaby w stanie przeżyć. Takie sosy ogólnie można trzymać przez lata poza lodówką nawet. One się dopiero zaczną psuć, kiedy zaczniecie tam na przykład, kiedy zaczniecie ten sos dawać do jedzenia i zostaną resztki jedzenia gdzieś tutaj na szyjce, czy wpadną do środka, wtedy on się może zacząć psuć. A tak sam z siebie się nie zacznie psuć przez lata. Także to jest nasz sos, którego dzisiaj też spróbuję. Spróbuję dzisiaj kropelkę tego sosu. Kiedyś miałem Mad Doga 357, ale srebrną edycję, która jest troszkę lżejsza. Natomiast i ona była potężna. Potężna, także to. Ale co jeszcze? Mamy tutaj kolejną paczkę. To jest już ze sklepu kimchi.pl. Paczka ze sklepu kimchi.pl. O! I tu mamy coś, czego na polskim YouTubie praktycznie nie ma. Bo szukałem takich chili, chyba że już teraz są, bo ostatni raz, kiedy to sprawdzałem, to był jakiś miesiąc temu. Chodzi o... No właśnie. Oto. To jest koreański makaron samyang. Jego wersja, bo to jest razy 3. Tutaj jest wielka trójka, jakby ktoś zauważył. To jest potrójnie ostry makaron samyang. Jego wersja podwójnie ostra była popularnym challenge'em swego czasu na TikToku i ogólnie jest uznawany za najostrzejszą potrawę, jaką można kupić normalnie w sklepie. W Kuchnia Świata też byłem, niestety nie ma razy 3, musiałem zamawiać z kimchi.pl. Ale wiadomo, że z innej strony też można byłoby to zamówić. To też bym chciał zjeść na wizji, natomiast już nie dzisiaj. Zamówiłem takie 3 sztuki, bo lubię ostre, mówiłem to nieraz na moich gameplayach. Aha, i to taka ciekawostka, bardzo dobry fanek, więc nie jest zbyt dobry jeśli chodzi o skład, na pewno tu są jakieś konserwanty, chuj wie co. Ale Carolina Reaper z Fanexa, bardzo ostry sos, naprawdę zajebisty i smaczny, polecam każdemu. Trochę drogi, bo 25 zł, ale no jest tego warty według mnie, a jeżeli lubicie ostre nie do przesady, to w sensie, że nie napierdalacie tego sobie nie wiadomo ile, tylko troszkę, dostarczy wam też na bardzo długo. I wiadomo, takie rzeczy się nie psują, bo to jest też jeden z tych ostrych sosów, które żeby się zepsuły, to trzeba się mocno postarać. Utwórzmy sobie tego Mad Doga. On jest tutaj, widzę, zażyłkowany, więc zaraz do was wrócę. Tylko sobie go otworzymy. Dobrze więc, mam tutaj połówkę chleba tostowego i odpieczętowany sos Mad Dog 357, złota edycja. Ja nie mam pojęcia, na co się pisze, bo... Dobra, przejdźmy po prostu do rzeczy. Ja pierdolę. Ile tego? Wiem, że 357 srebrna edycja był znacznie gęstszy i ciemniejszy. A ten jest taki rzadki. Więc łatwiej go dać więcej. Oj tak. Proszę bardzo, jest na kamerce. Mad Dog 357 złota edycja, milion SHU. Mam nadzieję, że to kopię. Bo po to kurwa zapłaciłem za niego 120 zł. Na
Piecze język. Okej. Okay. Widzieliście, nie było tego dużo tego sosu. Jak na taką dosyć sporą porcję chleba tostowego to było pół kromki, nie? Piecze język, atakuje język głównie. Ma fajny smak. Natomiast wyczuwany jest ocet na pierwszym miejscu mimo wszystko. Niestety, no nie będę pod kątem się wywijał na drugą stronę, ale no jestem troszkę rozczarowany. Albo coś tutaj poszło nie tak, albo moja tolerancja na ostre wzrosła o tak dużo, że jak kiedyś taka ilość srebrnej edycji by mnie rozpierdoliła, tak teraz trzy krople złotej edycji powodują pieczenie na języku ostre dosyć, natomiast znośne. Będę dalej eksperymentował z tym mad dogiem, co najwyżej na kolejny gameplay wam... Sorry, będę mówił jakie mam z nim doświadczenia. I w sumie to było na tyle na dzisiaj, bo nie będę przedłużał już tego gadania, mimo że lubię sobie pogadać. Także co? Widzimy się następnym razem przy Isaacu prawdopodobnie. Jest ostry. Ale nie tak ostry, jak myślałem, że będzie. Trzymajcie się. Elo.